Daję wam mikrofon i opowiadajcie. Nasza strona nazywa się Super Swimmers. Oferujemy sprzęt pływacki, na przykład płetwy, maski, maski tlenowe, stroje kąpielowe, klapki, ręczniki, okulary pływackie, czepki i butle z tlenem. Nasz sklep jest dla pływaków, amatorów, no i nowicjuszy, i zawodowców. Coś podobnego produkują producenci o nazwie Arena i Nabai. Będziemy od nich lepsi, ponieważ mamy większy i lepszy asortyment. Filmy treningowe, jak dobrze i szybko pływać. Mamy również poradniki i zdjęcia ze stylami i technikami pływania. Szybka i bezbłędna. Szybka i bezpłatna dostawa. 24 godziny na dobę. Okej, a powiedzcie, jak dotrzecie do klientów? Przez Facebooka. Okej, przez Facebooka. Jak jeszcze? Przez Twittera, Google, Snapchata, dobra. Instagram. Dziękuję. Dziękuję wam bardzo. Na pewno duże brawa dla tej grupy. Bardzo fajny projekt. No to my produkujemy koszulki własnego projektu. Nasza firma nazywa się KWP. Dla kogo to produkujemy? Produkujemy to dla ludzi, którzy chcą być oryginalni, chcą i chcą się wyróżniać. Czemu będziemy lepsi? Nie będziemy... Będziemy... Ktoś już to robi? Nie będziemy lepsi, bo... Będziemy pierwsi. Czemu będziemy lepsi? Bo nasze produkty są dobrej jakości, bo pomysł klienta jest najważniejszy. Jak dotrzeć do klientów? Przez reklamy na stronach, przez radio i telewizję, przez fanpage'a, przez gazetę, przez ulotki, przez billboardy, przez media społecznościowe i przez marketing szeptany, czyli znajomi i rodzina. Mamy różne propozycje logo. Możemy się zdecydować, która jest najlepsza. Wow! Macie naprawdę piękne. Zostańcie jeszcze na chwilę. Macie bardzo fajne propozycje logo. My nazywamy się Sweet Candy Dream. Produkujemy słodycze z całego świata. Dla ludzi, którzy uwielbiają słodycze. Podobne firmy to jest alesłodycz.pl i... Czy my jesteśmy od nich lepsi? Do każdej przesyłki za powyżej 50 zł dodajemy słodycze sezonowe gratis. Są niskie ceny, jesteśmy sponsorami, będziemy sponsorami różnych słodnych firm, na przykład Nike. Jest bardzo dobra jakość, czyli naturalne składniki, szybkie przesyłki i podczas rejestracji wpisujemy datę urodzin i na wasze urodziny będziemy przesyłać wam prezenty urodzinowe. I słodycze są wyrobione na miejscu. Jak ludzie się o nas dowiedzą? W mediach, w tym też papierowe, na przykład gazety.
ulotki, billboardy i przez ludzi, że od człowieka do człowieka będą przekazywane. Chciałabym jeszcze podyktować nasze nazwy, które będą się znajdować na Facebooku Sweet Candy Dreams Polska, na Instagramie hashtag Sweet Candy Dream. Dziękuję Wam bardzo. Słuchajcie, grupą numer 3. Czy macie pytanie do tych, którzy właśnie zaprezentowali? Czy dostanę na urodziny cukierka? Okej, dziękuję bardzo. Duże brawa dla Was. Dobrze, ale tu mamy napis firma i dwukropek. School Electronic się nazywamy i wytwarzamy tablety dla szkół ze specjalnym systemem naukowym, aby nauka dla uczniów była zabawą, a nie wkuwaniem na pamięć. Dla kogo? Dla gimnazjów, liceów, technik i szkół wyższych, czyli no, tak jak ta. Tu jest nasze logo. Skojarzcie sobie z konwersem, czy z czym tam chcecie. Kto produkuje podobne rzeczy? Filmy takich jest mało, osobiście żadnej nie znamy. Serio? Apple, Samsung, nie wiem, Nokia raczej nie. Ale są takie filmy. Będziemy lepsi, bo w naszych programach nauki będziemy oferowali gry logiczne, pomocne w nauce i fajne w zabawie. Dzienniki elektroniczne, w sumie chyba każdego ucznia. I e-dzienniki, dzięki czemu oceny będziemy widzieć w dniu ich wystawienia. Boże! Kiedyś to się dało ukryć przed rodzicami, jak się dostało jedynkę, a nie tak jak teraz. Jak dotrzemy do klientów, dzięki reklamom na stronie internetowych i mediach społecznościowych, typu, chyba każdy tu wszystko zna, wysyłanie pracowników do szkół i przedstawianie e-książek uczniom, którzy będą prosili rodziców i pracowników szkoły o nasze książki internetowe. Jak zobacz, jak ten pan powie, że są dzienniki elektroniczne, to raczej nikt nie będzie pytać: mamo, a weźmiesz mnie do takiej szkoły? Przedstawiłem. Bardzo Ci dziękuję. A więc teraz czas na pytanie do Was. Czy macie zniżki dla stałych klientów? Tak. Słuchajcie, pytanie. Odpowiedź. Tak, mamy zniżki dla stałych klientów. A jakie? Dobrze, to jeśli dzieci będą stałymi klientami, to właśnie raczej nie będzie tych dzienników elektronicznych. Zwłaszcza nikt by się nie pytał, jakby ten pan wytłumaczył, co to jest dziennik elektroniczny. Nie wiem, czy do końca zrozumiałem twoją wypowiedź, ale widzę, że jest pomoc w drodze. Będzie też 50% zniżka na wszystkie książki. No, które się nie będzie nic robić, po prostu musimy zarobić. Okej, dziękuję Wam bardzo. No to my się nazywamy FIFA 17 przez 2i. I wytworzamy koszulki piłkarskie, spodenki, getry, piłki, korki, halówki, ochraniacze, żwirówki, rękawice bramkarskie. Niektórzy się pytają dla kogo. A więc tak, produkujemy je dla kibiców, zawodników, dla dzieci i dla fanów piłki nożnej. Będziemy lepsi, bo mamy duży wybór produktów i kupuje u nas Donald Trump. O, to nie. To nieprawda. Jak dotrzemy do klientów? Reklama w telewizji, internecie, na billboardach. Mamy własną stronę społecznościową. Organizujemy konkursy dla klientów,
których można wygrać bilety na Mistrzostwa Świata w Rosji 2018 roku. Teraz powiem o naszej stronie. Nasza strona się nazywa www.fifa17.com. Nasz e-mail to fifa17@gmail.com. Od 100 zł darmowa dostawa, zniżki dla klientów, dla klubów piłkarskich 40% taniej, zniżki dla szkół do 30%, reklamy w telewizji, na stronach internetowych związanych ze sportem. Czekamy na pytania. Świetnie. My mamy dwa pytania. Okej, to zadajmy dwa pytania. Bo ja po pierwsze nigdy nie słyszałem o stronie FIFA 17. To jest taka? Mieliśmy się wymyśleć. To było pierwsze pytanie i słyszałem, że były dwa pytania, więc proszę bardzo. Czy wasza firma nazywa się FI i FA? Mieliśmy dwa pytania, w związku z czym musimy odpowiedzieć na nie. Chcecie się zastanowić, czy znacie odpowiedź? FIFA przez dwa I. Po pierwsze, pan nawet mówił, że mamy wymyśleć tą firmę. Czyli jak rozumiem, odpowiedzi są takie, że jest to FIFA przez dwa i. Natomiast na pytanie, czy ktoś słyszał o takiej firmie, no nie. Nikt nie mógł o niej słyszeć, bo właśnie została wymyślona. Dziękuję, duże brawa dla grupy. Co będziemy robić? Będziemy z tym stanowitym nazwą zajmującym się sprzedażą ciuchów markowych. Dla kogo? Dla osób dorosłych i dzieci. Dla osób dorosłych między 20 a 40 rokiem życia, a dla dzieci między 10 a 12. Strona nazywa się www.markociuch.com. To jest słowo. Klienci to Louis Vuitton, Hilfiger i Van Gogh. Jak dotrzemy do klienta? Świetnie, dziękuję za no to będziemy lepsi w tym, że będziemy mieć ekskluzywny ciuch. Wytrzymałe ciuchy. Różne działy, na przykład sportowy, elegancki, old school, miejski i kolekcje świąteczne. Będziemy szkolić pracowników i będą bony za kupienie 10 produktów. Będziemy dostarczać produkty dronem. Nasze sklepy będą na całym świecie. I za 10 zakupów losowa paczka gratis. Do klientów dotrzemy mediami społecznościowymi, reklamami powietrznymi, reklamami telewizyjnymi, reklamami radiowymi, billboardami, plakatami, reklamy samochodowe. Myślę, że jeszcze dużo macie, ale schowaliście się za flipchartem.
Rozumiem. Trema to jest coś, co dopada nawet najlepszych prezenterów, ale widzę, że jest jedna odważna. Jak ktoś mieszka poniżej 50 km, przyjeżdżamy z przesyłką pod dom. Lamborghini. Przeczytałem właśnie Pokestop, czyli rozumiem takie miejsce, gdzie można znaleźć Pokemony. Całkiem niegłupi pomysł, podoba mi się. Słuchajcie, widzę, że jeszcze macie dużo pomysłów. Może to odpowiecie przy użyciu tych pomysłów, jeśli pojawią się takie pytania. Wiecie co, to chodźcie tutaj, jak wszyscy, którzy macie pytania. I po kolei od tej mojej ręki zadajemy pytania. Dlaczego ta firma nie robi ciuchów dla wszystkich? Ja mam dwa pytania. Jedno to jest jakby, bo tam byłam dla dorosłych od 20 do 40 lat, czyli jakbym miała 41, to nie mogę już kupić ubrań dla dorosłych. A dwa to, jak przyjeżdżają ten Lamborghini, to je zostawiają, czy po prostu sobie przyjeżdżają, żeby pokazać, że mają i odjeżdżają? Ja mam pytanie, jak wy sprawdzacie to wytrzymanie? No to można powiedzieć wytrzymałe, bo przykładowo będzie tam, jeśli tak pociągniesz tam koszulką delikatnie, no to że się nie powie, no ale jak będzie wichura, no to jak będzie działać, ja ogólnie nie chcę zobaczyć jakby tą wytrzymałość, na co jest wytrzymuje i jak się wy ją sprawdzacie. Dwa pytania. Pierwsze. Czy zniżki są wysokie? Drugie, czy są tak dobre jak PKP Intercity ma na Pendolino? Dziękuję. Po co w swojej firmie własny przystanek? Słuchajcie, strasznie dużo pytań. I na razie odpowiedzcie na jedno, które uważacie za ważne. Czy dostawiacie na Lamborghini? Wytrzymałość sprawdzamy. Dzięki różnym sprzętom, na przykład jeżeli chcemy sprawdzić, jak będzie wichura, to będziemy... Zniżek nie mamy! Proste pytanie, prosta odpowiedź. Duże brawa, być może jeszcze będzie czas, żebyście na pytania odpowiedzieli pozostałe. Poproszę o brawa dla grupy numer 3, siadamy. Jeszcze ja powiem wam o firmie, która robi case na telefony, czyli takie coś, nie wiem jak się nazywa po polsku, ale ten, no właśnie, Edki, dziękuję kolego. Będę się nazywała Opa Case'y, bez to się będzie nazywało Opa Case'y, a strona to będzie www.opacase.com, ale nie wiem, po co te kropki, ale tam, dobra, będziemy tam robili etui do telefonów. Będzie dla wszystkich, na zamówienie klienta wybrane wzory. Na przykład jakieś tam twoje zdjęcie z dzieciństwa zamienione, jakieś tam firmy, znaczki, na przykład tam znaczek Nike i tym. Coś takiego tam, nie wiem o co tam zdawać, co chodzi, no i teraz się musisz, będzie gadał. Z wybranego materiału, guma, skóra lub kauczuk. Robienie z kauczuków. Dobra, ale wiesz co, powiedz jak dotrzesz do klientów, bo jest mało czasu, a ty... Dobrze, robienie z kauczuka będzie można odbijać telefon od ziemi. Będzie to robienie z kauczuka, czyli jeżeli nam spadnie telefon, to on się odbije. Nie, on się odbije. Spadnie na szybkę? Nie spadnie na szybkę, bo będzie wystawało i od tego wystawającego się będzie. Powiedz, jak dotrzemy do klientów przez Facebooka, YouTube'a, reklamy. Testy odpornościowe znanych YouTuberów, takich jak PewDiePie i AdBuster i tak dalej. W dniu otwarcia drugi case za darmo w przeciągu 10 godzin dnia otwarcia. No i myślę, że to jest tyle, więc poproszę o pytania o grupę numer 3, no to 7. Poproszę cię. Jeszcze do tych kauczuków. Telefon nie będzie mógł spaść na szybkę, ponieważ jak mamy te randy, które wystają trochę nad szybkę, to wybraną wysokość można będzie sobie tego randu wybrać. I jak chcemy na przykład
centymetr, to nie spadnie nam na szybkę. Dziękuję bardzo. Bardzo ciekawa prezentacja. Więc tak, nasza firma produkuje kolorowe soczewki i nazywa się Kolorowy Świat. I są różne wzory i dla wszystkich, dla od dziecka małego do dziadka. Są kolekcyjne i ozdobne. I jest dużo firm wytwarzających kolorowe soczewki, ale oni wytwarzają mało wzorów, a my będziemy mieli dużo jakby niskie ceny i wysoką jakość firmy. Szybki czas dostawy, wysoka jakość dostawy, pomoc konsultanta, wygodne w użyciu, ładne opakowanie, gwarancja niezawodności, kupony rabatowe, karta stałego klienta, promocje świąteczne, karta lojalnościowa. Jeszcze macie mnóstwo ciekawych pomysłów, jak dotrzeć do klienta i na pewno jak byłby czas, to byście o tym powiedzieli, ale ponieważ ten czas nam się kończy, to kolejna grupa się przygotowała, żeby zadać wam pytanie, tak więc słucham. Czy skoro dla dziecka, to czy takie sześcioletnie dziecko tą soczewkę dałoby radę zdjąć? Dobre pytanie. Ogółem sześcioletnie dzieci raczej nie noszą soczewek, a pomóc przy... Potrzebowałby pomocy przy zdjęciu i założeniu. Słuchaj, naprawdę widzę, że masz pytanie, ale jestem przekonany, że wasi rodzice właśnie skończyli swoje zajęcia i już powoli na was czekają. W związku z czym, jeśli macie pytanie, to ja wam coś sugeruję. Następnym razem, jak się spotkacie, to popatrzcie, kto co prezentował, podejdźcie i zapytajcie się, a to, co chcecie się dzisiaj zapytać. Na pewno będzie na to czas. A ja myślę, że w tym momencie to jedyne, co mogę zrobić, to wielkie brawa wam przybić. Świetnie pracowaliście. Dziękuję wam za dzisiejszy dzień i do zobaczenia na kolejnym Uniwersytecie Dziecięcym.